pamiętajcie, mamy tutaj do dyspozycji dwie racje kanadyjskie. Aż stworek się zdziwił. Patrzcie, jak mu oczy wyskakują. Nowa zabawka na odstres. No dobra, stworek Kawaii. Odchodzi. Otwieramy poutinę. Poutinę, czy jak to się czyta? Z tego, co mi wiadomo, to są jakieś frytki z serem i jakieś większe kombo. Ciekawe. Daj tu mojego zwierzęta. Za chwilkę. Oho, ho, ho. Widzę, że gruba racja na dzień dobry. Pokażę wam coś tajemniczego. O kurna, serio? Mamy tu Snickersa. Nie wierzę. Ej, tu jest mokre dalej. Dobrze. Powyciągamy sobie no, najpierw wszystko. Tego jest. Coś uciekło. Tak. Aha. Sosik? O. Coś ala Tabasco. Red Hot. Tu mamy co? Peanut butter, tak jak w amerykańskich peanut racjach. Butter. Jak pięknie zjem dzisiaj. O, sweet cream. Nescafe. Ale jaka duża tuba tego. Właśnie nigdy takiej nie widziałam. Ale przeterminowane od 17 roku, ale spoko. Okej. Zjemy, wypijemy. A ta racja jest z którego roku? Wiesz co, nie patrzyłem nawet. Teraz by nie wiedzieli. Raspberry jam. Raspberry. Jamik jest. Co tu mamy? Punch. Punch. Fruit. Czyli taki punch do picia. A, uks. Zapałeczki pudełkowe. To ho, ho, ho. Już było gdzieś. Sraj taśma. O kurde. Nawet. Może by człowiek sobie poradził z tym. Może. Podkreślam, może. To położymy tu. Grubo. Łycha. To... Tortillas. Czyli tortille tu mamy. Chusteczka nawilżana. Na pierwszy rzut oka bym pomyślał, że to są sztućce. No właśnie. Grubo widzę, że Kanadyjczycy lecą. Tik-taki. Co tu jeszcze mamy? Jakieś chyba ciacho. Nie, Tropical Trial Mix. To będą jakieś te, jak to się ładnie nazywa? Może bakalie. Później pokażemy. Tak, jest peanuts i wiele innych dziwnych rzeczy. Dziwny. Do wody. Nie, tu wlewamy wodę i jemy. W ogóle? Musicie pamiętać, że w racjach kanadyjskich nie ma podgrzewaczy. Aha, no. Trzeba kraść od braci Amerykanów. Właśnie. Za to mają Snickersa. Snickers, powiem ci, bomba. No. Czy jakby dali Marsa, to byłoby mistrzostwo świata. No. Bo Mars jest najlepszy na wyprawy górskie. A nie Snickers, bo to ma orzechy. To i to. Mars ma bardzo dużo w sobie karmelu i daje bardzo dużo, powiedzmy, wartości energetycznej małym nakładem. Tu mamy ich główne jedzonko. Cóż to? No to jest to właśnie... Jak to się ładnie nazywało? Poutine. 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 To będzie to poutine. A tutaj pewnie taką... będzie jakiś chlebek. Czy coś takiego. Cooking instruction. Albo to jest druga część tego dania. Nie. A tu jest chyba sos będzie. Sos. I czuję jakieś małe dziwne kulki. Dobra. Dzisiaj nietaktycznie wezmę sobie gara. Nie. Miseczkę? No to daj miseczkę. Nie denerwuj. No może ty lubisz ciąć filmy, ja nie przepadam za tym. No to nie będziesz ciąć. Co tu mamy? Są te frytki ich? Ciu, serio? Czy tam jest grzyb? Jaki grzyb?
Nie, czy to mięso? Mięcho. Matko. Powiem tak. Tragicznie wygląda, ale nie musi tragicznie smakować. Dziwnie pachnie. A co to jest? Ty, co to jest? To jest kompot chyba. Kompot? No masz, skosztuj. Oła. Bo pchasz łapki. Nie wiem, co to jest. A nie, patrz, owocki. No czyli kompot z owocami. No. Z owocami. Z sosem. Czyli próbujemy kompot tradycyjnie na zimno. Najpierw kamerzystka. Nie, dlaczego ja? Trudne sprawy. Smakuje dziwnie. Jakby z karmelem było. No właśnie. Trzeba zobaczyć tego frytka. No, frytkę dajesz. No. Jak frytka? Uciekła właśnie. Dobra, tej ci nie dam. Ale ohydna racja. Ojejku. O nie, ja się boję. Nie no, człowiek jak był głodny, to by w dupie aż się uszy częsą. Ale... Wiem, co mi to przypomina. Przypomina mi trochę ten pudding z francuskiej. Mm-hmm. A powiedz taki... mi, czy mamy gdzieś takie przeźroczyste naczynko? Gdzieś było. Tak jakbyś mogła, zatrzymaj kręcenie. Znów. Tu mamy kompoto, owocko, nie wiadomo co. Dajmy na to, że to kompot z owocami. Chyba, że to była galaretka jakaś, czy co? Bardzo słodkie. Bardzo dobre. Proszę sobie skosztować. No, taki kompot. Tak mówiłem. Bakalie. Nie wiem, czy widać. Widać. Różnego rodzaju. Widać, że bardzo dobre będą. No już tutaj... Łapa z kadru nie mogła się powstrzymać. Tak. Tak. I co tu jeszcze mamy? Misiaczki. Jakąś tortillę. Więc mi się wydaje, że jakby połączyć to z tą tortillą. O, tradycyjnie. Pochłaniacz wilgoci. To by coś z tego mogło wyjść. Coś tak czuję. No, może to było do tej tortilli. Chyba. Nie wiem, na internetach tak nie pisali. Ale zrobimy alternatywne zastosowanie. Ja chcę sam placek. Sam placek. Bez tego magicznego mięsa. Podziękuję za frytki. No nie. Dobra. I to tu. Hop, hop. Trzeba zrobić inaczej. Jeszcze to nałożymy. I poskładamy jak babcio panczowija. I raz. Ja, tak. Dwa. Trzy. I sprawdźmy, czy to lepiej smakuje. Smacznego. Dwa. I co? No, powiem to, że z tortillą jest lepsze. Więc tym akcentem to by było na tyle. Najlepiej sobie zrobić to w tortilli. Tak, to jest nawet zjadliwe. I to jest jeden taki główny posiłek. No i tu macie Snickers. Snickers i ten peanut butter. Te Meta Balls najprawdopodobniej wam nakręcimy, ale w polu, podczas podgrzewania i tym podobne rzeczy. Jeśli chcecie, to łapki w górę i pozdrawiamy was. Bye, bye.